Cześć, jak zwykle Michał i Filip. Cześć. Dzisiaj będziemy sobie nocować na plaży. Tu, gdzie masz falę, tam jest płytko. Potem masz tutaj, nie masz fal, masz głęboko. I potem znowu masz falę i znowu masz płytko. A my potrzebujemy mieć głęboko, nie? Czyli musimy na wprost łowić. Nocować na plaży w namiocie, żeby zaoszczędzić sobie na kwaterze, to oczywiście nie wolno. Ale jeżeli zakładamy, że będziemy tutaj wędkować, mamy oczywiście opłaty wszystkie porobione, no to wiadomo, że taka nocna zasiadka na plaży, tym bardziej jeszcze z dzieckiem, jak najbardziej wchodzi w grę. Oczywiście zapytacie się, ile to kosztuje, no więc powiem Wam, że nie jest jeszcze aż tak drogo, macie tutaj te wszystkie opłaty. Oczywiście jeżeli przyjeżdżacie na wakacje, no to wiadomo, że wystarczy Wam opłatę tygodniową zrobić. Wszystko oczywiście zniżki też wchodzą w grę, że jeżeli macie kartę dużej rodziny, no to macie tych zniżek aż 75%. Niewątpliwym atutem takiej zasiadki jest w jakiś sposób cementowanie tych relacji rodzinnych. No na przykład u nas żona nie za bardzo lubi jeździć z nami na ryby, no ale dostajemy na przykład catering od mojej kochanej żony i mamy jakieś ładne bułeczki, co wiecie co, no ona jest bardzo sympatyczne. O, co to Filip może być? Na pewno jest napis synek, jest wędka, rybka, jakiś samochód, jest po prostu dobrze. Oczywiście mamy masę też żarcia, no niezbyt dobrego, chipsów. Jest, no. Spróbuj. Kręć. Ja ci trzymam, ty kręcisz. No? Cały czas tak samo kręć, nie? Czekaj bardziej w pion i kręcisz. Wypięła się? Nie. Trzymaj. Proszę bardzo, tak wygląda leś złowiony przez Filipa bez problemu na glistę zwykłą. Zapytacie się, o czym musimy pamiętać, będąc na tej plaży, oczywiście oprócz tych opłat i oprócz tego, żeby wziąć oczywiście jakieś wędzisko, no jakoś, jakiś tam kołowrotek i no jakieś glizdy chociażby na przynętę. To od razu Wam mówię, że no można jakąkolwiek sztycę wziąć, tu akurat mamy tripoda, ale wystarczy naprawdę rura PCV. W zupełności to wystarczy, żeby nasze wędzisko po prostu postawić w pion, żeby ta żyłka jak najdalej wchodziła do tej wody. Bo wiadomo, tak jak tutaj widzicie, mamy fale, ale te fale się po prostu w jakimś momencie kończą i ważne jest, żeby zarzucić tą naszą przynętę za te fale. Jeżeli mamy fale, to oznacza, że w tym miejscu jest płytko, a my nie chcemy zarzucić tam, gdzie jest płytko, chcemy zarzucić tam, gdzie jest głęboko. Więc jeżeli sobie idziecie na taką plażę i szukacie to miejsce, gdzie się po prostu rozłożyć, pamiętajcie, że te miejsca, gdzie po prostu nie ma fal, te są najlepsze. To oznacza, że tam jest po prostu jakiś dołek i tam przeważnie w sezonie letnim zakupują się flądry, są też leszcze. To jest takie po prostu bardziej spokojne miejsce, a tam gdzie mamy super glizda, a tam gdzie mamy te fale, tam jest tak zwana ryba, czyli takie wypłycenie.
Mówimy o tym w naszych podstawach surfcastingu. O, tam macie po prostu jakiś link, także jeżeli ktoś chce, to sobie może zobaczyć. No niemniej jednak taka wyprawa całonocna na ryby jest po prostu super, szczególnie dla dzieci. Jakie przynęty, w jakich porach roku? No tutaj dowolność jest dosyć duża. Jeżeli chodzi o sezon letni, typowo chcecie przyjechać sobie z rodziną w lecie, połowić te ryby nawet i w dzień, to przeważnie wystarczy dendrobena, czyli taka zwykła, wiecie, nasza polska glizda. Bez problemu na taką glizdę złowimy super duże leszcze, czy okonie, węgorz nawet też się nam może trafić. Jeżeli chodzi o porę jesienno-wiosenną, bądź nawet zimową, no tutaj w grę wchodzą dorsze. Dorsz, no to już jest taka ryba, która no nie bardzo nam się skusi na tą przysłowiową glizdę. No i ta glizda w takich ciężkich warunkach, no bo ta woda wtedy ma no 5 stopni, nawet i mniej, no niestety długo nam nie przeżyje na tym haczyku. I wówczas po prostu stosujemy filety śledziowe. Pamiętajcie, że najważniejsze to jest bezpieczeństwo. Używamy ciężkich ciężarów 100-150 gramów. Musimy używać odpowiednio mocnych kręklików, agrawek, ale musimy używać tak zwany przypon strzałowy. Co to jest? To jest gruba żyłka 0,5-0,6 mm bądź plecionka 0,20. I jej długość to jest mniej więcej 3 długości naszego wędziska. Później mamy nasz przypon końcowy, możemy używać dwa haczyki, dwa mniejsze haczyki, no gdzieś tak około rozwarcia 10 mm, bądź jeden większy. Czy potrzebujemy kartę wędkarską, żeby łowić w naszym przepięknym Morzu Bałtyckim? Oczywiście nie, ponieważ Morze Bałtyckie nie należy do PZW. Niemniej jednak obowiązują nas pewne limity. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, musimy też powiedzieć o tym, że nie powinno się wędkować w takich miejscach, w których jest dużo ludzi, a szczególnie dużo ludzi, którzy się kąpią. Ponieważ no, nie możemy wymagać od tych ludzi, żeby nie zaplątywali się w naszą plecionkę czy żyłkę. No i my będziemy im przeszkadzać, oni będą nam przeszkadzać. Ta flonda jest 2 cm za mała, i muszę. Jest 12 w nocy, o 19.50 ileś złowiłem leszcza 50-centymetrowego, a później nic nie było oprócz flądy, która była niewymiarowa, bo miała 23 cm. Namiot na plażę, jak będziecie brać, to jakiś taki, co się szybko rozkłada i szybko się składa. Jeżeli chodzi o to, o wiatr, no to wiadomo, że trzeba go będzie mimo wszystko jakoś zaśledziować, nie Filip? No. Bo inaczej wam odleci. Do wody. Filip narzeka na warunki, bo zapomniał poduszki wziąć, także no kicha taka, pewnie się chłopak biedny nie wyśpi. No, także współczuję tobie. O, to wygląda. Ale to jest mój śpiwór, ej. Trudno, tato. Będziesz wolna. Trudno, tato, nie? No masakra jakaś, ej. Jeszcze kamerę zaraz przywróci, no. Dobra, ale ktoś musi pilnować, wiecie, tych wędek, bo nie mogą sobie tak stać, nie? Nie możemy męczyć rybki, które się tam zahaczą i będą ileś godzin wisieć na tych haczykach. Także teraz ja mam dyżur. Filip swój skończył, pierwsza w nocy. Byle do rana. Piąta rano, Filip, i co? Jak się spało? Dobrze.
Trochę pospałeś, nie? No, wyspany jestem. Wyspany jesteś, tak? Jestem. Jesteśmy na takich zawodach wędkarskich, one trwają do 6. Także mamy jeszcze z godzinę czasu, no może coś dołowimy, nie? No, no, no. Ale fajnie jest. Może od najdłuższej ryby mamy tutaj najmłodszego zawodnika, kolegę Filipa, który złowił leszcza największą rybę 47,7. Proszę bardzo, gratulujemy. Mam nadzieję, że tata ci kupi wędki i będziesz dalej łowił. Filip, jak? Dobrze. Yeah. Normalnie jest najbliższa ryba. Pokonałeś 60 chłopów. To nie są żarty.